Cześć, witajcie w nowym konkursie Fair Play, który organizuje razem z Teamem Community. O co chodzi? Konkurs promuje zachowanie fair play wobec pozostałych graczy i ponieważ dla Team Killerów są przewidziane kary, no to po prostu my będziemy nagradzać zachowania fair. Jakie są zasady? Każda osoba może zgłosić tylko sam siebie w meczu na randomie. I ponieważ zachowanie te fair musi być spontaniczne, więc nie będą brane pod uwagę zgłoszenia, które dotyczą zachowania wobec członków tutaj własnego plutonu. Każdy gracz może przesłać jedno zgłoszenie, czyli jedną powtórkę, która może zawierać w tej jednej bitwie wiele zachowań fair play. Im więcej takich zachowań, tym lepiej. Same zgłoszenia już umieszczamy na forum. W linku pod filmem będzie po prostu adres tego forum. Samą powtórkę wrzucamy na votreplays.com. No i tworzymy na forum nowy post, w którym dajemy właśnie link do tej powtórki oraz krótki opis sytuacji plus czas, w którym jest to zachowanie fair play. Czyli tak jak tutaj na przykład zjeżdżam z kapa, aby gracz z mojej drużyny mógł zdobyć medal, na który zasłużył. Jeśli chodzi o wybór tych zachowań fair play, no to już sami decydujecie, co uważacie za takie zachowanie. Natomiast nie wstydźcie się nawet, jakieś drobne rzeczy mają szansę na wygraną, także zgłaszajcie, jeśli uważacie, że warto. Jeśli chodzi o czas trwania, konkurs zaczyna się 24 czerwca i zgłoszenia przyjmujemy do 7 lipca, do końca dnia. Do tego czasu po prostu ten post musi się pojawić na forum. Po tym terminie będziemy wspólnie tutaj z Teamem Community, może z innymi community kontrybutorami, robić takie małe głosowanie. Wybierzemy 10 powtórek, które nagrodzimy. I z tych powtórek jest plan taki, że zostanie zmontowany film, który na pewno będzie wyemitowany na moim kanale, a być może będzie również gdzieś tam na stronie WOTA, jako taki przykład właśnie zachowania. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Jeśli chodzi o nagrody, no to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bo jest aż 10 premiowanych miejsc. Jak widzicie, ta pula złota jest naprawdę duża. Także warto brać udział, jak najbardziej, bo tutaj można zdobyć, zobaczcie, czy 2000 zł, czy nawet 300 zł, no to jest jak najbardziej o co walczyć. Wszystkie pytania możecie pisać pod tym filmem, jeśli coś jest niejasne, ale myślę, że tutaj nie ma żadnych niejasności. Czekamy na wasze zgłoszenia, później widzimy się już na wynikach. No i co, powodzenia i mam nadzieję, że nadeślecie naprawdę masę powtórek, żebyśmy musieli się przez to przedzierać, żeby tych zachowań fair play było po prostu bardzo, bardzo dużo. No i co, do zobaczenia, do widzenia, cześć!